Wielki Poniedziałek, Ewangelia przenosi nas do Betanii. Przed swoją Paschą Jezus przybywa do Betanii, do domu Łazarza, Marty i Marii. I tam dzieje się niesamowita scena, albowiem Maria wylewa drogocenny, szlachetny olejek na stopy Jezusa. I to jest takie niesamowite, że ten olejek miał wielką wartość. Ten funt szlachetnego olejku to była roczna zapłata pracownika. Więc jakże cenna musiała być ta woń olejku, to namaszczenie. Jak cenna taka ofiara, dar tej kobiety. Pomyśl sobie, jeśli pracujesz, zarabiasz, roczna twoja pensja, to wszystko, co w ciągu roku zarobiłaś, oddajesz dla Jezusa. Na potrzeby Kościoła, na budowę Kościoła dla ubogich. Całą twoją roczną pensję. Taki dar uczyniła ta kobieta. Musiał być to więc bardzo ważny moment dla niej, dla Jezusa, skoro dokonała takiego aktu, że zobaczyła, że to jest ostatnia chwila, gdzie ona może pokazać miłość do Jezusa, cześć dla Niego, szacunek. I Jezus powiedział, że namaściła go na dzień pogrzebu. Ona jakby to wyczuła jedyna. Byli tacy, którym ten gest się nie spodobał. Zaraz były takie głosy, no ale to marnotrawstwo. Można było sprzedać za też wielką sumę ten olejek, rozdać ubogim, tylu potrzebującym pomóc. A Jezus mówi, nie, to ten gest ja przyjąłem, on był ważny. Bo ubogich zawsze macie u siebie. A jak ty pokażesz miłość Jezusowi? Dzisiaj Jezus może nas pytać przez te słowa Ewangelii, jak ty marnujesz swój czas? Na co? Na co go marnujesz? Ile spędzasz go na różne rzeczy, może często takie błahe, niepotrzebne? A ile spędzasz go dla Niego też? Może tak konkretnie, ile dzisiaj w Wielkim Poniedziałku, ile w Wielkim Tygodniu czasu chcesz zmarnować dla Jezusa? Zmarnować go, pokazując mu, że on jest cenny, że Jezus jest dla ciebie cenny, najcenniejszy i chcesz tak mu pokazać swoją miłość, to swoje przywiązanie do niego, że właśnie przez to, że może pójdziesz częściej do kościoła, pomodlisz się, pójdziesz na drogę krzyżową, udział w liturgii paschalnej, to będzie ten konkret, który pokaże, że kochasz Jezusa, że chcesz dla niego marnować czas. Jezus właśnie mówi, ubogich zawsze macie u siebie, zawsze będą sprawy, które trzeba się zatroszczyć, ludzi, którym trzeba pomóc, którym też właśnie się trzeba okazać troskę, różne sprawy, ale też czy pomiędzy tymi sprawami jest miejsce dla Niego, bo On właśnie mówi, ja nie zawsze jestem w zasięgu ręki, te różne sprawy masz na co dzień. Paschę, święta, które są przed nami, masz raz do roku. Jak chcesz przeżyć te dni z Jezusem?